z biznesu do słuchania. Paweł Sołtys, dzień dobry, to jest Puls Biznesu do słuchania. O tenisie w Polsce znowu jest głośno za sprawą spektakularnego zwycięstwa Igi Świątek we French Open. Zawrotna na polskie warunki kwota 1 600 000 euro, minus podatki, które zainkasowała za ten sukces polska tenisistka, a także biznesowy spór toczący się w tle jej sportowej walki na korcie, skłoniły mnie do tego, aby dokładniej przyjrzeć się finansom w tenisie. Podobnie jak w przypadku sporu Roberta Lewandowskiego z jego byłym menedżerem Cezarem Kucharskim, któremu na łamach Pulsu Biznesu poświęcaliśmy ostatnio sporo miejsca, również i tu każda ze stron ma swoje racje, o czym usłyszycie za chwilę z ust osób obserwujących tę sprawę z najbliższej odległości. Całe szczęście w przypadku tej historii nikogo jeszcze nie zatrzymano w świetle kamer telewizji kojarzonej z obozem władzy. Czy z tenisa da się żyć? Czy to wdzięczny sport z marketingowego punktu widzenia oraz dlaczego tak lubią go biznesmeni? Odpowiedzi w tym odcinku Pulsu Biznesu do słuchania na pewno usłyszycie. Puls Biznesu do słuchania. Zwycięstwo Igi Świątek otwiera jej drzwi do międzynarodowego topu tenisowego, w którym to nie zawodnik walczy o sponsora, lecz na odwrót. Czy jednak tenisista jest lepszym, za przeproszeniem, nośnikiem marketingowym niż piłkarz czy biegacz? Z jakimi problemami zmagają się ci, którzy jeszcze French Open nie wygrali? I czy pozycja tenisa w Polsce jako dyscypliny sportowej jest mocna? O to zapytałem Marka Furiana, komentatora Eurosportu, który udziela się również przy organizacji największego krajowego cyklu turniejów tenisowych, Lotos PZT Polish Tour. Myślę, że jeszcze na tej polskiej mapie ta pozycja nie jest tak mocna, jaka mogłaby być. Ja raczej, patrząc na to wszystko, no na ogół patrzę na tą mapę globalną, na tę mapę świata i tam tenis no jest taki uwypuklony, charakterystyczny, kolorowy, dosyć widoczny w wielu aspektach. No u nas myślę, że z racji także dotychczasowych wyników naszych zawodników no na przestrzeni wielu lat jeszcze tak mocnej pozycji nie ma, no bo przypominaliśmy podczas tego paryskiego turnieju i meczów Igi Świątek czasy Wojciecha Fibaka, czasy sprzed 80 ponad lat, gdy grała Jadwiga Jędrzejowska, oczywiście Agnieszka Radwańska. No tych osób na przestrzeni powiedzmy ostatnich 100 lat nie było zbyt wiele na tym najwyższym poziomie. Mówimy cały czas o singlu, no i za ten najwyższy poziom też uważam finały takich imprez, bo dla mnie najwyższy poziom to jest czołowa setka rankingu, natomiast te wszystkie marketingowe rzeczy, o których pewnie będziemy jeszcze mówić, no to nie są jakby, nie są skoncentrowane na osobach, które są na 70, 90 miejscu, chociaż to jest najwyższy poziom sportowy, no tylko na tej czołowej dziesiątce, dwudziestce, czy na osobach, które takie sukcesy odnoszą jak Iga. Powiedziałeś, że nie ma gwiazd, więc nie ma pieniędzy. No to jest dyżurna odpowiedź praktycznie we wszystkich dyscyplinach sportu, od narciarstwa alpejskiego przez tenis, po inne jakieś dyscypliny. Natomiast może po prostu pozycja tenisa jako dyscypliny sportu w Polsce nie jest na tyle eksponowana, że nie udaje się temu wycinkowi świata sportowego przyciągnąć na tyle dużych pieniędzy, żeby tam coś się działo. Pewnie tak, pewnie w tym też jest dużo prawdy. Myślę, że trzeba by jakiejś jeszcze mądrzejszej głowy zapytać o to, jaki jest powód. No, dla mnie na przykład tenis jest jedną z trudniejszych dyscyplin i do spróbowania jej z różnych powodów, pewnie też o nich powiemy, powody finansowe, powody takie czysto techniczne, bo nie jest to dyscyplina, porównując do innych sportów rakietowych, nawet tenis stołowy, badminton, squash, każda z tych trzech dyscyplin jest dużo łatwiejsza do uprawiania na jakimkolwiek poziomie, mówię o poziomie amatorskim, niż tenis. Tenisa trzeba pograć wiele miesięcy, żeby on zaczął sprawiać przyjemność. W squasha wchodzimy dzisiaj, po raz pierwszy ktoś wchodzi do klatki i już coś się zaczyna dziać. Po drugie, no, mecze tenisowe trwają bardzo długo, więc my na przykład wiemy wszyscy doskonale, jaki sukces, a tak a propos sportów zimowych, no nie wiem, nasi skoczkowie. Sukces oglądalności, sukces też myślę, że marketingowy, jak na taką dyscyplinę osiągnęli, no ale tam sprawa trwa, powiedziałbym, dosyć krótko. Można sobie zobaczyć, nie wiem, tą skaczącą ostatnią dziesiątkę, później na chwilę zniknąć, znowu wrócić. W tenisie nie ma takiego momentu kulminacyjnego, nie ma czegoś takiego jak powiedzmy bramka w
piłce nożnej, to jest taki twór, który się kształtuje czasami przez wiele godzin. To też jest trudne, myślę, żeby w to wprowadzić więcej nowych osób, też być może sponsorów, no bo nie wiemy, kiedy się zacznie mecz, nie wiemy, kiedy się zakończy, nie wiemy, czy będzie trwał godzinę, czy 5 godzin, czy 11, jak raz to się stało w historii. Więc myślę, że odpowiedź na to twoje pytanie to jest suma przeróżnych czynników, no bo z drugiej strony, czym mieliśmy się chwalić? No mieliśmy sporo sukcesów deblowych, ale wiemy, że żeby trafić do tej świadomości kibica, który nie jest związany z dyscypliną, czyli do tego niedzielnego, który po raz pierwszy być może włączy telewizor, czy zainteresuje się dyscypliną, no to trzeba już sukcesu spektakularnego i myślę, że to jest ten moment. Ja bardzo wierzę w to, że na bazie tego sukcesu nie tylko zyska IGA, ale zyska cała dyscyplina. No i inni tenisiści, i może związek, i może sponsorzy pojawią się w takiej szerszej płaszczyźnie. No na razie mamy zapowiedź zwiększonych wydatków ze strony Ministerstwa Sportu na tę dyscyplinę. Będzie też Narodowe Centrum Tenisa, to co prawda nie ma zbyt wiele chyba wspólnego z tym konkretnym sukcesem IGI, bo takie były plany wcześniej, ale też pod Warszawą, a dokładnie pod Grodziskiem Mazowieckim w Kozerkach, będziemy mieli Narodowe Centrum Tenisa, czyli coś, czego jeszcze nie mieliśmy i coś, nad czym przez długie lata ubolewaliśmy, bo ci zawodnicy nie mieli gdzie się spotkać, nie mieli gdzie grać, nie było takiego programu. No teraz niby ma coś się w tym względzie ruszyć. Jak porównałbyś te pieniądze, które pojawiają się w tenisie, w polskim tenisie, do innych dyscyplin? No wiadomo, że tutaj piłka nożna jest trochę poza zasięgiem wszystkich innych, ale gdybyśmy mieli porównać tenis na przykład do biegania, które też jest mocno przez sponsorów zauważane, czy na przykład do siatkówki, czy piłki ręcznej, to jest która dziesiątka, jeżeli chodzi o tenis? Trudno powiedzieć, no bo to też trzeba rozbić, myślę, na dwie rzeczy. Pierwsze to są pieniądze dla związku, o których mówiłeś i one no, idą z ministerstwa, jakby to są inne źródła, inne kanały finansowania, a druga sprawa to są pieniądze od sponsorów, które trafiają bezpośrednio do zawodników i to już są takie umowy indywidualne. Może zacznijmy od tego świata eventowego, od turniejów, eventów tenisowych. Czy tam budżety sponsoringowe są pokaźne, czy to raczej jest walka o każdą złotówkę? Nie, raczej na ogół są pokaźne, bo turnieje tenisowe to nie są jakby, to nie są twory, które znikają po jednym, dwóch sezonach. To są raczej turnieje, które budują swoją renomę, mają swoją historię, mają takich stałych partnerów. No tylko to też zależy od miejsca, w które zajrzymy, bo powiedzmy, bardzo wiele osób narzeka na to, że w Polsce nie mamy turnieju rangi ATP, chociażby 250, czyli takiej imprezy, no, na którą już ktoś dobry mógłby przylecieć. Byłaby taka możliwość organizacyjna, bo nawet mamy w Polsce turnieje, które spełniają takie wymogi, tylko no właśnie, sponsorzy, bo sponsorzy, gdy wchodzą, tak mówiąc brzydko, w takie turnieje, no to też oprócz tych wielkich nazwisk, które przyjadą, chcieliby zobaczyć Polaków w głównych rundach, bo wiemy, jaka to jest siła przebicia. Wiemy, że przy sukcesach polskich zawodników w naszych mediach mówi się o danym evencie. No a kto zagwarantuje? Po pierwsze, czy no nie wiem, teraz Hubert Hurkacz, Kamil Majchrzak, czy oni na taki turniej by przyjechali? Po drugie, czy oni by przeszli do ćwierćfinału, półfinału? Byłoby im bardzo trudno, więc nikt nawet nie myśli o tym, żeby taki event, powiedzmy, organizować, bo ze spięciem tego finansowym, tak jak powiedziałeś, myślę, że byłyby problemy. Natomiast no czyli to są raczej imprezki niż imprezy, tak? Mówimy o Polskę, tak. To są raczej imprezy takie lokalne. No, ten rok był dziwny i zupełnie inny z wiadomych względów, więc to były, powiedzmy, takie imprezy lokalne, chociaż Mistrzostwa Polski miały świetną rangę, 200 tysięcy złotych w puli nagród, był Hurkacz, był Majchrzak, byli wszyscy najlepsi. Co ciekawe, żaden z nich tej imprezy nie wygrał, ale w poprzednich latach to były imprezy ITF-owskie, imprezy challengerowe, no takim naszym sztandarowym turniejem jest turniej w Szczecinie, on na ogół we wrześniu jest rozgrywany, już w takich dosyć chłodnych okolicznościach, ale to jest impreza z ponad 20-letnią tradycją, tyle, że taka impreza musi być wsparta tym, co dookoła, bo turniej tenisowy to też może być dla niektórych ciekawe, ale to też się przekłada na obecność sponsorów. To nie jest tylko gra w tenisa tych zawodowych tenisistów, to też są koncerty, to też są różne eventy, turnieje artystów, turnieje VIP-ów.
przeróżne rzeczy, które dzieją się w tym, powiedzmy, miasteczku turniejowym, no i wtedy łatwiej przyciągnąć nie tylko tych freaków, tych kibiców, tych, którzy są zakochani w samej dyscyplinie, ale też tych, którzy mają inne zainteresowania i wolą spędzić ten czas inaczej, bo jednak na turnieju tenisowym siedzi się na kortach od rana do wieczora. No to jeszcze w takim razie poruszmy wątek potencjału marketingowego samych tenisistów. Czy Iga Świątek po swoim sukcesie w Paryżu odjeżdża w siną dal jakiemukolwiek innemu zawodnikowi w Polsce i dla niej obowiązują już inne reguły, a reszta musi jednak o tych sponsorów mniej lub bardziej walczyć na co dzień? No to na pewno, bo skala tego sukcesu jest nieporównywalna do wszystkich innych sukcesów naszych zawodników, którzy wciąż grają. No, nie wracam do Agnieszki Radwańskiej, bo ona już nie kontynuuje kariery. Na razie też nie wracam do Jurka Janowicza, no bo on też chciał wrócić, ale pandemia tym razem mu po serii kontuzji sprawę przerwała, więc odnoszę się do tych, którzy w danym momencie grają. No, takim najpoważniejszym na razie kandydatem do wszystkiego był Hubert Hurkacz. On ma dobrą umowę z Lotosem, gra z nażywkami Lotosu na koszulkach i tam oczywiście nie zostały ujawnione kwoty, no ale z tego co wiem, to są kwoty dosyć wysokie jak na dyscyplinę i na razie jak na skalę sukcesów Huberta. Możemy to rząd wielkości tutaj podać? O jakich kwotach mówimy? Tylko, że to są informacje nieoficjalne, więc nie chciałbym wprowadzić nikogo w błąd, ale chodzi o rząd wielkości. Ale raczej sześciocyfrowe. Raczej sześciocyfrowe niż pięcio. Tylko to jest oczywiście umowa wieloletnia. Natomiast jeżeli chodzi o Igę, no ona osiągnęła coś niewiarygodnego pod względem sportowym, czyli wygrała coś najbardziej wartościowego w tenisie, bo nie ma niczego wyższego, większego do wygrania, bardziej prestiżowego niż turniej wielkoszlemowy. No i za tym po prostu idą pieniądze. Ja czytałem wypowiedzi ludzi, którzy się specjalizują w marketingu, w tych wszystkich sprawach związanych, nie wiem, z reklamami i oni tak szacują, że za taką jedną kampanię już po tym sukcesie, no Iga wchodzi w widełki 500-800 tysięcy złotych, jeżeli by utrzymała sukcesy, jeżeli by kontynuowała dobrą grę, bo to nie będzie 500, łatwe. 500-800 tysięcy złotych za co? Za kampanię taką reklamową. Pojedynczą. Mhm. Tak, pojedynczą z daną marką. Może to osiągnąć nawet wyższe kwoty, tyle że pytanie, czy będzie kontynuacja tych sukcesów, no bo mamy koniec sezonu, Iga już w tym roku nie zagra i dobrze pewnie, bo po pierwsze trudna sytuacja no i w Polsce i na świecie, po drugie po takim sukcesie warto dojść trochę do siebie i się pozbierać. No także zobaczymy, co przyniesie ten nowy rok, bo może być rozczarowanie dla niektórych, może być kontynuacja tych sukcesów i wtedy oczywiście ta jej wartość będzie rosła, ale to są rzędy wartości nieosiągalne dla innych aktywnych tenisistów w Polsce. Ci mniej rozpoznawalni tenisiści próbują się w różny sposób ratować, bo powiedzmy, że w tenisie no takim marzeniem dla każdego jest czołowa setka, udział w turniejach wielkoszlemowych, bo to się nawet w przypadku szybkiej porażki wiąże z niezłymi finansami, czyli za pojechanie na turniej, za wzięcie udziału, oczywiście trzeba mieć odpowiednią pozycję rankingową, powiedzmy, że w czołowej 108 być klasyfikowanym. No nawet za porażkę w pierwszej rundzie dostaje się około 50-60 tysięcy dolarów czy euro, więc startując 4 razy w roku w takich imprezach, nawet zakładając pasmo porażek, to no można sobie troszkę pieniędzy odłożyć, żeby w siebie zainwestować. Natomiast ci niżej notowani tenisiści no ratują się jak mogą. Są takie ciekawe bardzo historie dotyczące zawodników, którzy na wielkich turniejach grają w naszywkach sponsorów, o których czasami wcześniej nie słyszeli. Są takie marki, które się specjalizują w takim przeszukiwaniu planu gier. Jeżeli tak na przykładzie ktoś gra z Djokovicem czy z Nadalem w dużej imprezie, no to wiadomo, że gra na korcie centralnym, na jednej z największych aren. Wiadomo, że to będzie oglądane przez wiele osób i wtedy można wykupić powierzchnię reklamową na koszulce takiego zawodnika. No on sobie troszeczkę zarobi, bo taki jeden mecz z naszywkami to jest kwota nawet do 10 tysięcy dolarów. Każdy chce osiągnąć najwyższy poziom, ale też z drugiej strony no, liczba tych sponsorów i pieniędzy jest w jakiś sposób ograniczona. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Furian, komentator Eurosportu, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania. Bardzo dziękuję. Puls Biznesu. Do słuchania.
Przyjrzyjmy się teraz finansom w tenisie od strony mikro, a nie makro. Za chwilę usłyszycie odpowiedź na pytanie, czy kariera zawodowego tenisisty jest możliwa bez wsparcia finansowego rodziców. Udzieli jej Lech Sidor, wielokrotny mistrz Polski w tenisie, były dyrektor sportowy Akademii Legii Warszawa, również komentator Eurosportu oraz do niedawna członek zarządu Warsaw Sports Group. To agencja, która reprezentowała Igę Świątek, ale już tego nie robi, bo umowę wypowiedział ojciec zawodniczki Tomasz. Ten wątek w rozmowie z Lechem Sidorem powróci. Zacznijmy jednak od pytania, czy można zostać dobrym tenisistą bez wsparcia finansowego rodziny? Odpowiedź jest jedna, to jest niemożliwe tak naprawdę, bo my możemy zakładać różnego rodzaju budżety, a zaczyna się od tego, czym dysponują rodzice na początku. Bo jeżeli dziecko przejawia jakiś talent, jakieś oznaki talentu, charakteru, zamiłowania, żyłkę ruchową, no wszystko co związane z tymi cechami potrzebnymi, żeby w ogóle zacząć grać, to na początku nie jest to droga impreza, bo są różnego rodzaju szkółki, są różnego rodzaju grupy, gdzie dziecko może się zgłosić, przejść wstępną weryfikację i zostać zakwalifikowanym do lepszej, gorszej grupy, mniejszej, większej. To też jest kwestia budżetu, ale to są drobne pieniądze, bo to jest kilkaset złotych tygodniowo. Można pójść właściwie trzema drogami. Pierwsza taka dosyć prosta droga to poprzez dojścia klubowe, poprzez strony internetowe, różnego rodzaju ogłoszenia i tak dalej, dotarcie do trenerów, którzy prowadzą szkolenie indywidualne. Tego się trzyma większa część, nazwijmy to, społeczeństwa tenisowego, bo wtedy wydaje im się, że mają większą kontrolę nad tym, co się dzieje na korcie. Oczywiście kosztuje to dużo więcej pieniędzy, bo trening jeden na jeden z trenerem to jest właśnie tak jak mówisz, to jest wynajęcie kortu, kilkadziesiąt do 100 zł zimą za godzinę w lepszych klubach, gdzie jest ogrzewanie, hala, nie ma balonu, nic tam nie dmucha, nie wyje i jest zawsze ciepło. To jest tak między 100-110 zł. No i prawdopodobnie drugie tyle to jest godzina trenera, więc tutaj łatwo policzyć, żeby dziecko te pierwsze kroki postawiło w tenisie, to tych godzin w tygodniu minimum 3-4 musi być. To sobie łatwo możemy policzyć, że taki trening to 200 razy 4 to 800 tygodniowo. Tygodni jest 4 z założenia, więc to już nam się robi całkiem niezła średnia krajowa. Natomiast nie jest to zawsze potrzebne, żeby takie dziecko na solo grało z trenerem, bo w tych najmłodszych latach ważne są nawyki, ważna jest asymilacja taka społeczna. Dobrze, żeby w grupie się rozwijało, gdzie jest też rywalizacja, no oczywiście na zdrowych zasadach, więc tutaj ja uważam, że najlepszą drogą jest właśnie taka droga poprzez dotarcie do klubu, do sekcji tenisowych, żeby dziecko miało takich, no powiedzmy, sparing partner to za dużo powiedziane, ale żeby miało konkurentów w grupie dzieciaki, z którymi będzie się rozwijało. Czteroosobowe, pięcioosobowe grupy to prawdopodobnie w granicach 50 zł jest koszt, może troszeczkę więcej koszt jednorazowych zajęć, więc jeżeli założymy, że będzie grało dwa razy w tygodniu, w zupełności to wystarczy, to ten koszt w granicach maksymalnie 1000 zł miesięcznie można ponieść. Porównując tenisa do innych sportów, to tutaj wydaje się przynajmniej okiem laika gdzieś tam z boku, że tenis raczej do najbardziej kapitałochłonnych nie należy. Owszem, kort nie jest najtańszy, ale właśnie jeżeli trenuje się w klubie, to część tego wydatku rozkłada się na więcej osób. Nie trzeba mieć drogiego sprzętu, tak jak w przypadku narciarstwa czy sportów typu windsurfing. Czy to jest tak rzeczywiście już z twojej perspektywy, że to nie jest bardzo kapitałochłonny sport, patrząc na to od tej strony? Nie wygląda to źle na początku, bo mówimy tak jak zaczęliśmy od 5-6-latków, którzy sobie grają dla zabawy. Koszty rakiety to rzeczywiście są grosze, bo to można w granicach 100 zł kupić całkiem przyzwoity sprzęt. Finansowe kłopoty zaczynają się wtedy, kiedy mamy 9-10-latków dobrych, którzy już rokują i opinia z przynajmniej kilku stron jest taka, że warto w danego dzieciaka zainwestować. Tu się zaczynają delikatne finansowe schody, a mówimy o 10-latku, który musi skonfrontować swoje umiejętności już z resztą Polski. Nie może tylko się dusić we własnym sosie, nie może grać w Warszawie czy w najbliższych okolicach, bo tutaj po prostu jest za mała konkurencja. I wtedy... Na jaki poziom z kosztami wtedy wchodzimy?
no wchodzimy przynajmniej na 5 tysięcy miesięcznie. To w ogóle nie ma dyskusji, dlatego że musi pojechać opiekun, tata, mama, dziadek. Tu się nie puszcza 10-latków z trenerem. I tu cały czas mówimy o inwestycjach rodzinnych, tak, w rozwój takiego zawodnika, bo na tym poziomie nie ma możliwości, żeby pozyskiwać jakichś sponsorów w wieku 10 lat. Nie ma szans. Nie, to są bajki. Jeżeli ktoś powie, że 10-latek ma sponsora, to znaczy, że dziadek ma fabrykę pierników, nakleił mu logo na rękaw i młody jest dumny z tego, że dziadek go sponsoruje. Dziadek założył pseudofundację, finansuje małoletniego, odciągając sobie troszeczkę z kosztów, ale to też nie do końca jest jasne i przejrzyste. Brzmisz, jakbyś kilka już takich historii w życiu zobaczył. Znaczy, przeżyłem takich i widziałem na te przysłowiowe własne oczy kilkadziesiąt takich historii, więc śmiało mogę zakładać, że wiem, o czym mówię. 10-latek generuje 5-tysięczne koszty i z reguły to jest tak, że sukces, jeżeli osiągnie, dajmy na to, no zakładam, pojedzie z Warszawy do przysłowiowej Łodzi z zrzeconym dziadkiem, pojadą dzień wcześniej, będą spali w hotelu będą jedli, jest pisowe, jest benzyna, jest czas. Jeżeli jeszcze są zaangażowani, mają trochę więcej pieniędzy, wezmą ze sobą trenera, kolejne miejsce w hotelu, kolejna gęba do wyżywienia i trzeba mu zapłacić jakąś dniówkę, jakieś warunki, na które się wcześniej umówili. Także te 5 tysięcy przy 10-latku dobrym, który gra już na poziomie ogólnopolskim, to jest minimum. Niezbędne minimum, żeby zaistnieć, bo jeżeli on wygra jeden turniej w Łodzi czy w Bydgoszczy, to apetyt będzie rósł w miarę jedzenia. Przestają ludzie myśleć trzeźwo, zaczyna się gra na emocjach. Jeżeli wygrał dwa, no to dlaczego nie wygra trzeciego i czwartego? Więc mieliśmy jechać na dwa, jedziemy na cztery. Nie będziemy jedli mięsa w tym miesiącu. I to tak wygląda trochę na taką pogoń za, szczerze powiem, nie do końca wiem czym, ale takich układów rodzinnych są, uwierz mi, setki w Polsce i to cały czas jest nadzieja, że coś z tego wyrośnie. Potem przychodzi trochę zimny prysznic, dlatego że wejście w oficjalne kategorie międzynarodowe, czyli do lat 12 i do lat 14, które są rozgrywane pod egidą tak zwanej ETI, European Tennis Association, to już jest finansowy dramat, można powiedzieć, w stosunku do tego, co było do tej pory, o czym rozmawialiśmy. Dlatego, że tutaj dochodzą... Z wyjazdów po województwie robią się wyjazdy po kontynencie. Robią się wyjazdy po kontynencie. Oczywiście nie zapominamy cały czas o wyjazdach krajowych, no bo przecież trzeba walczyć o prymat w kraju, bo jeżeli będziemy w pierwszej piątce, to jedna firma, Head, Babolat czy inna, może takiego dzieciaka już przysponsoruje w sprzęt, więc zejdzie nam trochę z tego budżetu domowego kilka tysięcy złotych, bo taki 12-latek już nie gra jedną rakietą, już nie gra w pepegach, w których inni biegają na WF-ie w szkole. Już musi mieć dobre buty, już musi mieć dobre rakiety, no a jak ogląda telewizję, to widzi swoich idoli w strojach, których też chciałby grać, więc nie możesz odmówić takiemu małolatowi kupienia stroju Nike'a czy innego Adidasa, jak on jest mistrzem regionu mazowieckiego do lat 12, prawda? No i zaczynają się wyjazdy. Wyjazdy są z reguły takie, że zanim 12 i 14-latkowie osiągną w miarę niezły ranking, a ja akurat ze swoją zawodniczką przeszedłem drogę od A do Z, jeżeli chodzi od 10 do 16 lat, praktycznie dzień w dzień mógłbym napisać książkę, no z tym, że zwieńczeniem tej drogi był występ w turnieju Masters, czyli w ósemce najlepszych w Europie, a po drodze czwarte miejsce w klasyfikacji ETA do lat 14, więc wiem, powiem tylko tak, nie było mnie czasami 8 miesięcy w domu, ponieważ byłem non-stop w trakcie wyjazdów z jednego na drugi, czasami takie tournée 3-4 tygodniowe, powrót na tydzień, odbudowa, jakieś leczenie kontuzji, trochę treningu i z powrotem jazda, żeby nie wypaść z tego pociągu, który cały czas jedzie. Bo na 12-14-latki w czołówce już zaczynają troszkę inaczej federacje patrzeć. Z tego, co mówisz, raczej wynika, że bez tego bogatego wujka z fabryką pierników raczej się nie obejdzie, jeżeli chodzi o karierę sportową tenisisty. Nie ma żadnych szans. Nie ma żadnych szans. Mówię, tak? To hipotetyczny ten wujek czy dziadek z piernikami jest w naszej rozmowie, natomiast powiem tak, jeżeli ktoś w Polsce zarabia między 8 a 10 tysięcy brutto, czy w korporacji, czy prywatnie, jeżeli jest takie pieniądze w stanie wygenerować, to nie ma żadnych szans, żeby ten człowiek był zawodowym tenisistą. To będzie też wątek, który w tym podcaście jakoś tam będzie się przewijał w związku z tym, co ostatnio wydarzyło się z Igą Świątek. Czy chciałbyś coś skomentować w tej kwestii?
Tego nie chcę komentować, bo mówię, to nie jest sprawa, która mnie dotyka osobiście. Wiem tylko, że, bo byłem przy powstawaniu całego układu i też zapewniałem niejako swoją osobą, swoją opinią, bo przecież do czegoś ten dyrektor sportowy jest potrzebny, jeżeli przyszli sponsorzy i to bardzo byli poważni gracze i pytali nas, czy Świątek ma szansę na granie, jak ja to nazywam, w telewizorze, no to kto miał odpowiedzieć? No przecież to nie mógł odpowiedzieć prezes Bochenek, ani jego prawa ręka, ani prawnik, tylko to wszyscy patrzyli na mnie. No to powiedziałem tak, że ona będzie grała. Dla mnie jest warta inwestycji każdych pieniędzy i to pozostawiłem już tej drugiej stronie. Moja opinia była taka, nie wiem, czy radzili się kogoś innego jeszcze, natomiast podjęli decyzję między innymi na podstawie mojej opinii i mam taką satysfakcję do dzisiaj, że się nie pomyliłem. Tego typu spory właśnie o pieniądze w sytuacji, kiedy zawodnik okazuje się przewyższać potencjał ten, który wstępnie był zakładany, bo prawdopodobnie w przypadku Igi Świątek właśnie tak było. Często się zdarzają tego typu historie. To się nie zgodzę, bo ja byłem gotowy przysłowiową głowę pod topór położyć, że ona będzie grała na bardzo wysokim poziomie, że to będzie czołówka świata. I to między innymi na tej podstawie ludzie byli włożyć ogromne pieniądze. I te pieniądze zostały włożone ogromne, bo bez tych pieniędzy Świątek by nie było dzisiaj w telewizorze i cała Polska by nie piała z zachwytu na temat Świątek. Bo kulisy tego są zupełnie inne niż to, co się przedstawia w mediach społecznościowych, w ogóle w mediach, w radiu, prasie, telewizji. To są zupełnie inne... No to może słuchacze Pulsu Biznesu do słuchania usłyszą o tych kulisach. Powiedz coś więcej, dlaczego to było możliwe. Ja nie jestem uprawniony do zdradzania tych szczegółów zakulisowych, bo nie mój podpis widnieje na umowie. Gdyby tak było, gdyby ten podpis był, to jak najbardziej, bo bym też trochę walczył o co teraz walczy WSG. Wiem tylko, że sprawa powinna być rozwiązana fair, bo WSG gra fair w tej sprawie i naprawdę zachowują się chłopaki porządnie, natomiast druga strona nie do końca jestem przekonany, że gra zgodnie z regułami. Trochę mnie to dziwi, bo pan Tomek Świątek to przecież jest olimpijczyk, sportowiec, a sportowcy generalnie znani są z tego, że honorowych umów dotrzymują. No ale to już jest, to wiadomo, że im głębiej w las, tym więcej grzybów i to odnoszę do tego, im lepiej się gra, więcej jest pieniędzy, więcej sponsorów, więc się potem zapomina o tych, dzięki którym człowiek po prostu miał szansę zagrać i miał szansę zaistnieć, a to, że ona już tak szybko osiągnęła takie sukcesy, to właśnie między innymi dzięki WSG, dzięki tym ludziom, którzy się zaangażowali, zgromadzili pieniądze i mogła wystartować. A jak się okazuje, mogła wystartować i dosyć wcześnie wystrzelić, więc to jest dla mnie sprawa oczywista. Natomiast dla innych sprawą oczywistą nie jest, skoro są sprawy w sądzie, złożone pozwy i tak dalej, i tak dalej. No jest to trochę takie nasze polskie tenisowe bagienko, ale i trochę mnie to dziwi, no ale no cóż, no wiadomo, że jak możesz nie oddać czegoś, to nie oddajesz, a jak musisz, no to musisz, no jak ci ktoś zmusi do tego. Ktoś inny powiedziałby typowy spór natury gospodarczej, skoro w grę wchodzą duże pieniądze. Myślę, że Tomasz Świątek będzie miał szansę za chwilę odnieść się do tego w podcaście Puls Biznesu do słuchania. A swoją wersję tej historii opowiedział Lexitor, były mistrz Polski, trener, były członek zarządu WSG, komentator Eurosportu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Puls Biznesu do słuchania. Oddajmy głos drugiej stronie. Tomasz Świątek to był olimpijczyk, który reprezentował Polskę w wioślarstwie podczas olimpiady w Seulu w 1988 roku. To on zaszczepił sportowego ducha swoim córkom, Agacie i Idze, oraz mocno angażuje się w prowadzenie kariery młodszej z nich. I to on wypowiedział umowę z WSG. Zanim jednak dojdziemy do tego punktu, zapytałem Tomasza Świątka, jakie uczucia towarzyszyły mu, kiedy Iga wygrała Roland Garrosa, zgarniając wspomniane 1 600 000 euro. No jest to sytuacja jakby nietypowa, dlatego że nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Miałem jakiś taki drobny zalążek w 2018, to było to wtedy, kiedy Iga wygrała Wimbledon juniorski, ale oczywiście skala tego zwycięstwa jakby zupełnie inna niż teraz to, co się wydarzyło. Jak rozmawiamy o pieniądzach, to od razu powiem szczerze i sprostuję to i będę cały czas pilnował, bo wszyscy powtarzają te wartości, które generalnie się pokazują oficjalnie,
Natomiast nikt sobie nie uświadamia, że niestety, ale organizator zawsze zabiera podatek z tych pieniędzy. I u IGI nie pokaże się na koncie 1 600 000, tylko jest to już wartość potrącona w tym przypadku o 15% podatku. Czy z Pana perspektywy, z perspektywy rodzica, tenis to jest kapitałochłonny sport, który angażuje poza tą całą otoczką sportową i emocjonalną, również mocno obciąża budżet i wymaga dużych kombinacji na tym polu natury takiej, żeby wszystko pogodzić? Spróbuję to tak trochę uporządkować, bo przyznam się szczerze, jest to temat z jednej strony trochę drażliwy, a z drugiej strony uważam, byłby ten temat do takiego lepszego uregulowania. Może to porównanie nie będzie trafne, ale zrobię to porównanie w stosunku do tego, co ja kiedyś trenowałem. Ja trenowałem jeszcze jako młody chłopak do końca 8 klasy piłkę nożną, a później od 15 roku życia trenowałem wioślarstwo. I przyznaję się, mój ojciec wówczas specjalnie nie inwestował w mój sport. To były oczywiście jakieś tam drobne, symboliczne wartości, ale nigdy nie płacił za ten sport, żebym ja go uprawiał. I przyznaję się, że to, co zrobiłem z obiema córkami, to uczyłem się również z nimi jakby poruszać w tym świecie, bo ja byłem przyzwyczajony do innego funkcjonowania, natomiast zderzyłem się troszeczkę ze ścianą, mianowicie za wszystko musiałem płacić. Począwszy, mówiąc kolokwialnie, od skarpetek, butów, sprzętu, poprzez salę, czy tam trening na korcie, trenera i wszystkie inne dodatkowe historie. Natomiast przyznam się, że system, który panuje po 1989 roku w Polsce, gdzie tenis został zostawiony sam sobie i wówczas to dofinansowanie, które było z państwa poprzez kluby, a kluby płaciły trenerom, po prostu tego nie ma i to jest największą bolączką według mnie, bo przez to właśnie mamy więcej dzieciaków dzisiaj z otyłością, mamy więcej dzieciaków z jakimiś tam dolegliwościami, bo właśnie przez to, że rodziców nie stać czasami na to, żeby, nie wiem, dziecko czy biegało, czy skakało, czy odbijało, prawda, cokolwiek, prawda, robiło to w klubie, no to właśnie mamy to, co mamy. No i ja to trochę tak nazywam chytrością państwa, które generalnie zabiera pieniądze z pewnych dziedzin życia, w tym przypadku ze sportu, a niestety za kilkanaście lat po prostu później społeczeństwo płaci za to. A jak pan odebrał tę inicjatywę, która właśnie teraz, jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu, przeznacza jednak znaczne środki na, czy znaczne, jakieś środki na szkolenie tenisowe, o czym poinformowano wkrótce po sukcesie IGI na kortach w Paryżu? To jest trochę tak, jakbyśmy powiedzmy, no nie wiem, przyszli raz na jedną dobrą imprezę, porządnie zjedli, ale wychodzimy z imprezy i następnego dnia z powrotem mamy bułkę z masłem i z żółtym serem. To jest mniej więcej takie porównanie. Jeden taki ruch nic nie załatwia, bo my potrzebujemy procesu długofalowego, takiego, gdzie rodzic, mając powiedzmy jedno, dwoje dzieci i tak dalej, może przyprowadzić to dziecko na zajęcia. Dziecko trenuje powiedzmy przez ileś lat, oczywiście powinny być jakieś systemy motywacyjne, że dziecko powinno się starać, bądź jakby rywalizować i tak dalej, ale to są jakby inne bajki. Ale taki trener nie powinien się na przykład oglądać na rodziców na zasadzie, ile on dzisiaj za godzinę zarobi, czy on ileś tam zarobi, tylko on powinien wiedzieć, że ma przyzwoitą jakąś własną pensję, że nie musi, jak to się mówi, robić, my to w tenisie nazywamy tak zwanymi sztundami, tak? Czyli nie musi stać z tym koszykiem i zarabiać specjalnie, żeby mieć z czego żyć, tylko on powinien mieć świadomość, że on normalnie dostaje pensję, robi to z czystej miłości i zaangażowania do tego sportu. Wspomniał pan o tym, że pieniądze to jest również kwestia drażliwa i ja od tych drażliwych kwestii też nie chciałbym w tym podcaście w żaden sposób uciekać, no bo w ostatnich tygodniach bardzo głośno było o tym kontrakcie z Warsaw Sports Group, który wypowiedział pan, jeżeli jestem nieprecyzyjny, proszę mnie prostować, i w związku z tym zrobiło się wokół tego głośno. Przed momentem Lech Sidor u nas w podcaście mówił, że jest to kwestia bardziej złożona i że również po stronie WSG są argumenty, które należałoby rozważyć, takie, że umów należy dotrzymywać, że koszty, jeżeli chodzi o wyszkolenie zawodnika, są konkretne i są na papierze. Jak pan się do tego odnosi? Jak z pana punktu widzenia wygląda ta cała sprawa właśnie umowy z WSG? Co poszło tam nie tak? W tej chwili minęło półtora roku od momentu, kiedy ja wypowiedziałem tę umowę i do tego momentu nie byliśmy w stanie z WSG się dogadać, żeby się rozliczyć, bo ja mówię cały czas tak samo. Ja chcę rozliczyć się z tego, na co żeśmy dostali pieniądze,
to, co Iga jakby, mówiąc tak w cudzysłowie, zużyła i oczywiście zapłacić to, co tam mamy zapłacić górką. Natomiast mówiąc otwartym tekstem, nie zapłacę za to, co zostało wirtualnie jakby wpisane w rozliczenie, czyli mówiąc inaczej, zostawaliśmy okradani z tego, że powiedzmy ktoś sobie coś tam księgował na rzecz naszego późniejszego rozliczenia. I to było głównym powodem tego, że ja po prostu zerwałem tą umowę, rozjechałem się z nimi. Nie zamierzałem jakby prowadzić różnego rodzaju negocjacji, ponieważ ja wiedziałem, co ja podpisuję, ja wiedziałem, w którym momencie ja coś podpisuję. Ja nie mówię, że ja zrobiłem to nieświadomie, bo ja faktycznie w tym momencie, kiedy podpisywałem tą umowę, słabo stałem finansowo, prywatnie, tak, bo potrzeby Igi były coraz większe. Natomiast ja generalnie przy swojej działalności, z której jakby utrzymywałem wcześniej IGę i próbowałem jakby to wszystko łatać, no niestety moja działalność zaczęła coraz bardziej upadać i mówiąc uczciwie, nie było mnie już stać na to, żeby dalej to kontynuować. Dlatego ja podpisałem tą umowę mówiąc tak, że wiedziałem, co podpisuję, wiedziałem, że kiedyś przyjdzie nam spłacać tą umowę i wiedziałem oczywiście, że chciałem mieć tą pomoc od nich, tak? Natomiast ta cała umowa teoretycznie była fajna, natomiast w praktyce oczywiście okazała się mniej fajna. Co panu najbardziej przeszkadzało w takim razie? Bo mówi pan o teoretycznych wydatkach księgowanych. Mógłby pan jakoś sprecyzować? Nie chciałbym się wdawać w te wszystkie szczegóły, ponieważ my żeśmy we wrześniu złożyli sprawę do sądu o tak zwane ostateczne rozwiązanie tego konfliktu, bo my przez półtora roku nie mogliśmy się doprosić w USG o tak zwane wgląd w dokumenty typu faktury, które są zaksięgowane z ich strony, tak? Dlaczego oni nas obciążają tyle i tyle, bo to oczywiście miało być jakby jednym z elementów naszego rozliczenia, bo to, że ja na przykład wiem, że muszę zapłacić za trenera jednego i drugiego, czy za jakiś tam wyjazd i tak dalej, to ja się przed tym absolutnie nie bronię i ja za to oddam pieniądze i nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast chcę zobaczyć w ogóle tą faktyczną księgowość, która od momentu, kiedy żeśmy byli w USG, do momentu powiedzmy naszego rozwiązania, jak ona funkcjonowała. I ja tego nigdy nie zobaczyłem, tak? Ja zobaczyłem tabelki excelowskie, rozmawiałem z Bochenkiem, to Bochenek rzucał najczęściej lakoniczne powiedzenie. Mówimy o prezesie w USG, Arturze Bochenku. Ja nie będę go nazywał prezesem, bo ten tytuł to obraża wszystkich prezesów, jeżeli jego tak będę nazywał. No to mocne słowa. O, bardzo mocne, ja się tego nie boję, bo uważam, że nie zasługuję w ogóle na tego typu tytuł. I uważam, że Bochenek wtedy rzucał lakoniczne powiedzenie, co ty się martwisz, przyjdzie sponsor i zapłaci. A ja mówię do niego prostymi słowami, mówię, słuchaj, ja się martwię, bo tym sponsorem mogę być ja, tak? I to ja będę, może już będę przychodził i będę chciał jakby wykupić długi IGI. I tyle. Mówiąc tak dosyć mocno i stanowczo, WSG zrobiło sobie z IGI biznes, tak? To znaczy chciało zrobić biznes, bo chciało zrobić na niej interes. To nie jest prawda, że to jest instytucja czy fundacja, jak oni się wcześniej nazywali, która ma pomagać bądź wspierać młodzież. Po prostu wyczuli koniunkturę, wiedzieli, jak Iga gra, bo Iga oczywiście nigdy nie była dziewczyną, która wyskoczyła z kapelusza, bo zawsze miała dobre wyniki. I tyle, no oczywiście w tym momencie... A czy to nie jest tak, panie Tomaszu, że trochę taka biznesowa zasada, że jeżeli wkładamy pieniądze w jakąś inwestycję, to ktoś, dawca kapitału, oczekuje też określonego zwrotu za ten kapitał. Jeżeli jest jakieś ryzyko, to również jest premia za ryzyko w momencie, kiedy akurat jest dobrze, bo jeżeli byłoby źle, no to zostaliby z kosztami. No dobrze, no jeżeli prowadzi pan z kimś interes, powiedzmy jakiś, no nazwijmy to, niech to tak się nazywa, że to jest biznes, tak? I powiedzmy ten pana wspólnik będzie pana okradał, będzie pan się czuł okradany, to rozumiem, że jest okej, czy nie jest okej? To zależy, jak zdefiniujemy kradzież, bo niektórzy za kradzież uznają pobieranie odsetek albo zysku z jakiejś inwestycji, o czym mówiliśmy w podcaście tydzień temu, jak w różnoraki sposób patrzą na to różne wyznania. Natomiast w tym przypadku kradzież to też jest bardzo, bardzo mocne określenie przypisane konkretnej czynności, że ktoś bezprawnie coś zawłaszcza, a nie jeżeli jest coś wynikające z zapisów umowy, która została wcześniej podpisana. Jeżeli w umowie było napisane, że ja mam zwrócić koszty plus 10%, to ja się na to zgodziłem, bo tak było w umowie napisane i ja tak chcę oddać, tak? Tylko ja teraz chcę zobaczyć te koszty faktyczne, które oni wydali, bądź jakby zaksięgowali po swojej stronie, a ja tego do tej pory nie zobaczyłem. Jeżeli
mielibyśmy się tak logicznie zastanowić nad tym, że powiedzmy WSG jest takie w porządku i zostali przeze mnie skrzywdzeni i tak dalej, to ja zadaję na głos pytanie, dlaczego poprzez półtora roku, które w tej chwili minęło od tam złożenia wymówienia, oni nie poszli z tym do sądu i nie złożyli tych sprawy w sądzie. I to jest opowiadanie z ich strony w różnych tam mediach, że oni tutaj są tacy przejrzyści, klarowni i chcieliby się rozliczyć i tak dalej, jest to kłamstwem, bo dwa razy żeśmy podchodzili do tak zwanego ugodowego porozumienia i dwa razy oczywiście nigdy do tego nie doszło, ponieważ żeby doszło do pewnej ugody, to obie strony muszą iść na pewne kompromisy. Z ich strony nie było żadnego kompromisu, tylko były twarde warunki, że im się wszystko należy, poprzez to, że no nie wiem, chcieliby do tej pory rządzić tym wizerunkiem i tak dalej. No to jest jakby niewolnictwo pewnego rodzaju. No i generalnie ja nie będę się teraz tajniki wdawał, bo prawnik jakby z naszej strony bardzo mądrze to tłumaczy i uważa, że nie ma takiej umowy na świecie, której nie dałoby się rozwiązać, bądź jakby nie dałoby się z niej wyjść. I dokładnie tak to się w tym przypadku dzieje. No i tyle. No na razie mamy, panie Tomaszu, słowo przeciwko słowu, no bo rzeczywiście obie strony zarzucają sobie pazerność. Ja powiem szczerze, my żeśmy przyjęli taką strategię, że nie będziemy uczestniczyli w tych wszystkich pyskówkach medialnych i prasowych, które się powiedzmy co jakiś czas ukazują z ich strony, bo oni wywołują troszeczkę nas do tablicy, a ja nie będę się dawał prowokować, bo mnie to jest kompletnie niepotrzebne. Odpowiadam panu dzisiaj na to pytanie, dlatego że nie chcę jakby uciekać od tematu, żeby pan sobie nie pomyślał, że jest coś na rzeczy. Więc jak nie dojdzie do tego naszego spotkania i nie dojdziemy do porozumienia, no to de facto będziemy czekali na sprawę tą moją, którą my żeśmy złożyli ze swojej strony i sąd będzie rozstrzygał całą tą kwestię i tyle. Panie Tomaszu, wybiegając w takim razie w przyszłość, jak będzie wyglądała od strony marketingowo właśnie finansowej przyszłość pana córki Igi po tym sukcesie we Francji? Otworzył się jakiś worek z propozycjami i ma pan teraz coś w rodzaju klęski urodzaju? Jak to wygląda z pana strony? Powiem panu tak, żeby jeszcze jakby dorzucić jeden kamyk do tego ogródka WSG, my żeśmy na początku roku tego mieli naprawdę bardzo poważny kontrakt z firmą państwową na stole i generalnie naprawdę zabrakło nam, nie wiem, strzelam, tygodnia czasu, żebyśmy się podpisali, żebyśmy mieli naprawdę dosyć duże wsparcie właśnie od tej firmy. I co wtedy WSG zrobiło? WSG wtedy wysłało pisma do wszystkich firm, które prawdopodobnie miało u siebie na mailach, z informacją oczywiście kłamliwą i nieprawdziwą, że cały czas IGA jest jakby w związku z WSG, że cały czas oni reprezentują IGĘ, że wszystkie umowy, które my podpisujemy jako IGA i powiedzmy, nie wiem, jej ojciec, są nieważne. No i takie kłamstwa po prostu, wie pan, takie kalunie rzucane pod nogi. No i niestety nam ten kontrakt upadł. Prawdopodobnie jak ta cała sprawa z WSG się skończy, to ja może wytoczę jakieś dosyć duże działa przeciwko właśnie WSG a propos tego kontraktu. Bo nie ukrywam, że to, co Bochenek opowiada na zasadzie, że on jest właściwie z IGĘ, że on jest cały czas ją wspiera i tak dalej, to jest wierutne kłamstwo, bo to jest walka o ich jakby zyski, ich jakby pieniądze, które by chcieli dodatkowo mieć, a jednocześnie chcieliby zniszczyć ją w tym sensie, że no, rzucając właśnie takie pomówienia jakby na IGĘ, no, budują jakby jej zły wizerunek. No i to jest straszne, jeśli chodzi o właśnie tego typu przedsiębiorstwo. No mówię uczciwie jak jest, bo we mnie się krew gotuje, jak o tym rozmawiam, dlatego że jest dużo sytuacji takich w życiu, gdzie ludzie ze sobą się nie dogadują, rozchodzą się, jedno idzie w lewo, drugie idzie w prawo, każdy robi sobie co chce. Oczywiście no, są różne sytuacje, czy się dogadali dobrze, czy źle, nieważne, ale tutaj złośliwość z ich strony jest olbrzymia i kolosalna. Tylko że no po prostu... No być może chcieli też zabezpieczyć własne interesy, skoro reprezentowali IGĘ Świątek i to był ich zawodnik, no to mieli chyba prawo występować jako partner w rozmowach z potencjalnymi sponsorami i mogli poczuć się nieswojo w momencie, kiedy jakieś ustalenia były poczynione bez ich wiedzy. Czy może o to chodziło? Właśnie nie o to chodziło. Chodziło o to, że generalnie rzucili kłody pod nogi, bo ani te rozmowy przez nich nie były dalej kontynuowane.
ale były przez tą firmę zerwane i tyle, no i na tym się to skończyło, no. To nie chodziło o to, żeby kontynuować rozmowy, bo nikt nikogo nie chciał zaprosić do stołu, tak? Tylko chodziło o to, żeby po prostu zamieszać i podnieść troszeczkę takiego kurzu, prawda? No i tak też się stało. No to jest właśnie działanie całego WSG. No w otoczce, powiedzmy, wspaniałego, powiedzmy, wspierania w sportu robimy wszystko, żeby po prostu pokazać, że oni są wspaniali i nieomylni. No nieprawda, no nieprawda. I tyle. No to powracam w takim razie, panie Tomaszu, do tego, co przed panem i przed Igą. Jak to z tymi sponsorami i kontraktami? Rozumiem, że stawka podbita już bardzo wysoko. Wie pan co, no powiem tak, no mamy jakieś propozycje, absolutnie nie będę się wdawał w żadne szczegóły i nie będę nic opowiadał, ponieważ to wszystko jest jakby w trakcie pewnych realizacji. Są propozycje i z kraju, i są propozycje z zagranicy. Mówię, no czas pokaże swoje, bo jeszcze chwila i pewne tematy będą już podopinane i wtedy będziemy mogli otwarcie na te tematy mówić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Świątek, ojciec Igi Świątek, olimpijczyk, jak słyszeliśmy, wioślarz, a kiedyś jeszcze wcześniej początkujący piłkarz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. I wzajemnie, dziękuję bardzo. No i sukcesów oczywiście dla Igi na korcie. Dziękuję. Puls biznesu do słuchania. Kto ma rację w tym sporze? Wszystko wskazuje na to, że rozstrzygnie to sąd, ale i wy możecie to rozstrzygnąć na własne potrzeby. Na koniec jednak odsuńmy na bok drażliwe kwestie, bo tenis to nie tylko sport zawodowców, ale również zapalonych amatorów, bardzo często prominentnych. Dość powiedzieć, że ikona polskiego biznesu Ryszard Krause był swego czasu prezesem Polskiego Związku Tenisowego, a dyscyplinę tę uprawia wielu znanych prezesów oraz polityków z byłym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim na czele. O magii tenisa, biznesowej magii tenisa, rozmawiam z Marianem Overko, przewodniczącym Rady Nadzorczej Bakalandu, który jest pasjonatem sportu i to nie tylko na korcie. Ja zacząłem dość późno, bo zacząłem w wieku 32 lat, więc gram tak naprawdę 18 lat, ale zrobiłem sobie w międzyczasie jakąś taką 6-letnią przerwę, gdzie poświęciłem się, że tak powiem, piłce nożnej. Z tą piłką nożną cały czas gdzieś tam ten flirt utrzymujesz, uprawiasz wiele dyscyplin sportu, narciarstwo, również inne dyscypliny, jeździsz na rowerze. Czym się różni tenis fundamentalnie od tych innych dyscyplin sportu? Tenis to przede wszystkim różni się od piłki nożnej tym, że to jest sport indywidualny. Możesz polegać tylko i wyłącznie na sobie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no rzeczywiście wymaga też bardzo dobrej kondycji, bo mecze czasami trwają 3-4 godziny. I to są chyba dwie takie rzeczy, które w połączeniu dają, że tak powiem, idealnego zawodnika. Ja oczywiście mówię o amatorze, bo jak powiedziałem, zacząłem grać, jak skończyłem 32 lata, czyli dość późno, żeby odnosić sukcesy w wielkim szlemie. A dlaczego tak późno zacząłeś? Zacząłem tak późno, dlatego że w Janowie Podlaskim, gdzie się urodziłem, nie było kortu tenisowego. Nie wiem w ogóle, czy w Białej Podlaski, gdzie chodziłem do liceum, był jakikolwiek kort tenisowy. Jak był, to był jeden i pewnie był wykorzystywany bardziej do koszykówki, do piłki nożnej niż do tenisa. I to była podstawowa wada miejsca, gdzie się urodziłem. Natomiast rzeczywiście prawdą jest, że z tenisem miałem coś wspólnego od początku, ale z tenisem stołowym, bo przez 4 lata w szkole podstawowej uprawiałem tenis stołowy, a później już w zasadzie uciekając troszkę z treningów tenisa stołowego na piłkę nożną, poświęciłem się piłce nożnej, bo ta dyscyplina sportu mnie pasjonowała. To może być trochę pytanie z gatunku, co ma wspólnego sport z biznesem, ale trudno ukryć, że jednak biznes lubuje się albo koncentruje się wokół niektórych tylko dyscyplin. Golf, żeglarstwo, tym dyscyplinom poświęcaliśmy Pulsy Biznesu do słuchania, no ale tenis do tych dyscyplin na pewno należy zaliczyć. Ryszard Krause, bardzo znany biznesmen, swego czasu był prezesem nawet związku tenisowego. Jeśli chodzi o znane osobistości, no to osobistości świata polityki i właśnie dużego biznesu chętnie grają w tenisa. Dlaczego? Z czego wynika ta siła przyciągania tej dyscypliny w przypadku właśnie prezesów, prezydentów i tak dalej? Ja mam taką swoją teorię, być może to jest moja autorska teoria, natomiast to jest też geneza, dlaczego ja zacząłem grać tenisa. Tenis jest bardzo łatwy, żeby zorganizować sobie to zajęcie. No bo wystarczy tak naprawdę mieć wolną godzinę czy też dwie. Wystarczy zorganizować sobie jakiegoś sparring partnera. Zresztą często bywa tak, że to są tacy sparring partnerzy na lata. Lub też w jakiejś takiej bardziej zorganizowanej formie wystarczy sobie zorganizować treningi z trenerem. I już, że tak powiem, można grać. Oczywiście ja abstrahuję troszkę od
sprzętu, rakiety, sprzętu i tak dalej. I to jest jedna rzecz, czyli łatwość i taka dostępność dla ludzi biznesu, no bo trzeba pamiętać, że najważniejszą rzeczą dla ludzi biznesów jest to, żeby mieć czas. No, w tenisa możesz grać tak naprawdę i o 6 rano i o 23. Tutaj jakby nie ma ograniczeń. Natomiast drugą rzeczą jest rzeczywiście, że to jest sport, który wbrew pozorom można uprawiać do późnego wieku, bo można troszkę wolniej biegać, można troszkę, powiedzmy, lżej serwować, ale tak naprawdę nie ma tutaj ograniczeń. Na koniec dnia można sobie tam przebijać, grając w debla z długimi przerwami. Z drugiej strony jednak można również wolniej biegać podczas joggingu, można też wolniej grać w piłkę, a jednak ten tenis bardziej jest takim właśnie uznawany za ten sport elitarny. Czy są jeszcze jakieś koncepcje na ten temat? Nie doszukiwałbym się tutaj elitarności. Ja uważam, że ten sport dla biznesu jest łatwo osiągalny. No bo tutaj nie ma granicy kosztowej. A jeszcze raz podkreślam, że ta granica dla biznesmena to jest bardziej granica zorganizowania sobie wolnego czasu. Natomiast oczywiście różni się od joggingu tym, że w joggingu mimo wszystko ciężko jest znaleźć rywalizację. Natomiast w tenisie rywalizacja jest jakby wpisana w DNA tego sportu i to, co jest akurat tutaj ważne, że to jest rywalizacja indywidualna. To nie jest tak jak w piłce nożnej czy w siatkówce, że jednak mimo wszystko odpowiedzialność można na kogoś tam zwalić. Czy tu jesteś po prostu sam sobie sterem i okrętem i to taki jest troszkę tutaj z tego powodu sport dla liderów. Czy w swojej historii jako tenisisty miałeś taką sytuację, że tenis pomógł ci, nie wiem, właśnie nawiązać relację biznesową, dograć jakiś kontrakt albo coś, czy to ty traktujesz wyłącznie w kategoriach sportowych? Ja rzeczywiście traktuję to wyłącznie w kategoriach sportowych, ja po prostu uwielbiam sport, uwielbiam wygrywać, nie znoszę przegrywać. Więc dla mnie to jest absolutnie, to nie jest tak, że ja po prostu kiedykolwiek umawiałem się z kimkolwiek na tenisa i zakładałem, że to jest jakieś spotkanie biznesowe. Wprost przeciwnie, nawet jak ktoś się ze mną umawiał, to raczej starałem się to traktować bardzo, bardzo sportowo. Oczywiście wiadomo, że są przerwy, można pogadać, można wymienić opinie, można podyskutować. Ten sport jest jednak mimo wszystko takim sportem, że można sobie pogadać, ale tak, żeby po prostu przyjść tam z prawnikiem i dograć umowę, to czy też donegocjować, to nie, absolutnie. Nigdy nie. No nie, no jednak jest coś takiego, że czas spędzony ze sobą jednak wpływa na lepsze poznanie się, na to, żeby zweryfikować, czy to jest ten ktoś, z kim chciałbym rzeczywiście robić biznes. Ten wątek pojawił się z kolei w naszych rozmowach w Pulsie Biznesu do słuchania przy okazji golfa. Dlaczego biznesmeni znikają na 3, 4, czasami 5 godzin na polu golfowym gdzieś tam w jakiejś dziczy? No właśnie po to, żeby się odciąć, właśnie po to, żeby pobyć z kimś, zrozumieć go lepiej, porozmawiać na różne tematy, niekoniecznie biznesowe. I w związku z tym być może przybliżyć się do zawarcia jakiegoś kontraktu albo wręcz przeciwnie upewnić się, że to jednak nie jest dobry pomysł. Znaczy ja może tutaj będę upierał się przy swoim, że jednak sport to sport. Tenis jest dyscypliną sportową, natomiast na pewno można w drugą stronę poznać kogoś, kto, bo z reguły takie mecze treningowe odbywają się bez sędziów, więc można poznać kogoś w drugą stronę, jeżeli ktoś z kim ciężko wygrać, bo są non-stop outy, mimo że piłka jest w korcie, no to wtedy rzeczywiście jest to jasna informacja dla nas, że tutaj jakby tutaj biznesową stroną też łatwo nie będzie. Ale tak, masz rację, że można sobie też może nie dogrywać deale, ale na pewno można drugą osobę też poznać, można fajnie spędzić czas, można sobie pogadać, tak, to absolutnie tak, tenis temu sprzyja. Znaczy taka organizacja meczu, przerwy, co dwa gemy, temu na pewno sprzyjają. Najprzyjemniejsza rzecz twoim zdaniem w tenisie, czym on wygrywa względem innych? Może tak zapytam? Niestety muszę powiedzieć, że dla mnie tenis zawsze będzie numer dwa po piłce nożnej, natomiast to jest takie mocne numer dwa. Czym wygrywa? No tym rzeczywiście, że to jest sport indywidualny, że mimo, że mecz jest bardzo długi, no to fantastyczne jest to, że jest totalna zmienność sytuacji, że jeżeli jesteś przez moment zdekoncentrowany, to momentalnie tracisz prowadzenie, tracisz gema, tracisz seta i to jest niesamowite. To jest sport rzeczywiście dla ludzi o mocnej głowie i to jest chyba taka, powiedzmy, największy wyróżnik, jeżeli chodzi o tenis dla mnie. Nie gram w golfa, więc ciężko mi to porównać do golfa. Lex Sidor mówił, że jednak z tą dostępnością tenisa wcale tak różowo nie jest. Zdarzało ci się grać może w squasha?
Tak, zdarzyło mi się, ale kolega mi złamał nosa rakietą, więc wiem, że to jest troszkę niebezpieczny sport, jak dla laika oczywiście, i jakby dałem sobie spokój po tam miesiącu grania i nie żałuję. No właśnie chciałem o ten złamany nos zapytać, bo krążą o tym rzeczywiście legendy, natomiast rozumiem, że w konkurencji ze squashem tenis wygrywa, to znaczy, że squash jest jakąś tylko namiastką tej całej palety doświadczeń, które tenis oferuje, twoim zdaniem. Wydaje mi się, że w sporcie trzeba, czy takie jest moje zdanie, że trzeba jednak dążyć do doskonałości i jakby jakiś tam poziom starać się osiągnąć. Ja jestem zdania, że i tak tych sportów uprawiam bardzo dużo, więc chciałbym się na nich skoncentrować maksymalnie mocno. Więc dołożenie squasha to już by spowodowało, że nie miałbym czasu na pracę lub też na rodzinę, więc może tak samo myślę o golfie. Bardzo dużo słucham od znajomych o golfie i jestem przekonany, że jakbym zaczął grać w golfa, to bym po prostu ze względu na to, że po prostu kocham wygrywać, jestem takim typem zadaniowca, żebym po prostu żeby mnie to wciągnęło na maksa. Będzie okazja, myślę, że w przyszłym roku w kolejnej edycji PB Cupu trzeba tylko wyrobić sobie pewnie jakieś punkty, bo już tam jest tak, że trzeba jednak mieć jakieś doświadczenie golfowe, żeby móc wystartować. Serdecznie zapraszamy po tym, jak już wciągniesz się w tę dyscyplinę. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj. Marian Overko, przewodniczący Rady Nadzorczej i współzałożyciel Bakallandu, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania. Dziękuję serdecznie. Puls Biznesu. Do słuchania. To już ostatnia rozmowa w tym Pulsie Biznesu. Do słuchania i jednocześnie ostatnia, przynajmniej na jakiś czas, przygotowana przeze mnie w tym podcaście. Jak niektórzy z Was już wiedzą, zmieniam pracę i przechodzę do Radia 357, który niedługo zadebiutuje również na internetowych falach. Bardzo dziękuję za wspólne spotkanie na naszej antenie i za to, że pozostajecie wiernymi słuchaczami tego podcastu, który nadal będzie ukazywał się co piątek, a przygotowywać go będzie, odwołując się tutaj do sportowej poetyki, najlepszy dziennikarski team biznesowy w Polsce. I tak za tydzień spotka się z Wami Małgosia Grzegorczyk, która opowie co nieco o ekologicznym zrywie w polskiej gospodarce. Podcastowa drużyna niedługo się wzmocni, ale przyjemność z ogłaszania tego faktu pozostawiam już mojemu następcy, Łukaszowi Koryckiemu, zastępcy redaktora naczelnego Pulsu Biznesu, który dbać będzie o to, by ten podcast nadal trafiał w Wasze gusta. Game, set, match. Paweł Sołtys, do usłyszenia. Puls Biznesu. Do słuchania.